Witajcie w Polsce.pl. Wracamy do naszego porannego studia. Maciej Wolny, witam państwa ponownie. 7 godzin. Tyle wczoraj trwało przesłuchanie Donalda Tuska, byłego premiera i szefa, obecnie szefa Rady Europejskiej, przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. A ocenę tego przesłuchania, ocenę zeznań, które zostały złożone przez świadka wczoraj, zapytam mojego i państwa gościa, którym jest Wojciech Zubowski, Prawo i Sprawiedliwość, członek Sejmowej Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Jak pan poseł ocenia wczorajsze zeznania Donalda Tuska? Co te zeznania, wczorajsze przesłuchanie pokazały? Czy coś nowego, czy może coś potwierdziły? Jak to z perspektywy pana posła wygląda? W mojej ocenie i nie tylko mojej ocenie, również pozostałych członków komisji, one potwierdziły tylko to, że Polska za czasów rządów Donalda Tuska była krajem, który w zasadzie, no, jak to ktoś stwierdził, był to kraj z dykty i z paździerzu. Chcieliśmy zapytać pana byłego już premiera o nadzór nad służbami specjalnymi, o nadzór nad aparatem skarbowym, aparatem finansowym. Tu okazywało się, że w zasadzie zdaniem Donalda Tuska cała ta odpowiedzialność była scedowana na ministrów i on o wielu rzeczach nie miał wiedzy, nie miał pojęcia. Z ciekawostek również z gazet dowiedział się, tak jak i inni członkowie, którzy zeznawali przed komisją, że jego syn pracuje, współpracuje z firmą powiązaną z Amber. A jak to się ma do tych słów, pamiętnych słów Michała Tuska, który zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą i mówił, powiedział takie słowa, że wiedzieliśmy z tatą, że to była lipa? Tutaj zeznający wczoraj były premier próbował iść w kierunku takim, że no była to lipa, ale ze względu na to, że spółka znajdowała się na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. Natomiast nie uzyskaliśmy informacji jednoznacznych, odpowiedzi, jak wyglądał nadzór chociażby nad służbami specjalnymi. Dla mnie jednym z takich bardziej szokujących momentów była wypowiedź Donalda Tuska, który stwierdził, że i wtedy, a więc w czasie wybuchu afery Amber Gold, ale również teraz, czyli w roku 2018, w momencie zeznawania przed komisją, on nie widział i nie widzi podstaw do tego, by jego ministrowie, a mówimy tutaj o ministrze Rostowskim, czy o ministrze, czy o ministrze Parafianowiczu, mieli ponieść jakiekolwiek konsekwencje z tytułu tego, co się działo za czasów sprawowania przez nich władzy w sprawie Amber Gold, a tego, jak to wyglądało, jakie były zaniedbania ze strony i urzędów skarbowych, i służb specjalnych, no widzieli wszyscy, którzy obserwowali pracę komisji. No ale w zasadzie z tych zeznań Donalda Tuska też można wyciągnąć taki wniosek, że osoby, które swoje pieniądze włożyły do Amber Gold, no, miały wystarczające ostrzeżenia, że w zasadzie no, to na swoją odpowiedzialność, na swoje własne ryzyko te pieniądze lokowały, no bo jeżeli coś ma przynieść większy zysk niż w innych tego typu miejscach, innych tego typu firmach, no to trzeba gdzieś sobie przemyśleć sprawę, że rzeczywiście coś tu może być nie tak. Jest możliwość większego zysku, ale tym bardziej większe ryzyko straty. No, ja takie wrażenie też po niektórych wypowiedziach Donalda Tuska odniosłem. Tak, ale to nie była tylko wypowiedź pana Donalda Tuska, przecież w takim kierunku też się wypowiadał pan minister Rostowski, pan Buzek. Natomiast pamiętajmy o jednym, gdyby te wszystkie służby i organy, które miały za zadanie kontrolować to, co się dzieje na rynku finansowym, wywiązały się ze swojego zadania, afera Amber Gold albo by nie wybuchła, albo nie wybuchłaby w takim czasie. Jeżeli służby specjalne już od roku 2011 prowadziły swego rodzaju nadzór, czy też obserwacje nad panem Marcinem P., no to nie doszłoby do tego, z czym mieliśmy do czynienia w 2012, kiedy to najwięcej osób wpłacało środki po prostu na Amber Gold. Gdyby minister odpowiedzialny za Urząd Lotnictwa Cywilnego, a ta jednostka podlega akurat pod Donalda Tuska, chociażby sprawdził, czy pojawienie się nowej, bardzo agresywnej linii, jaką było OLT na rynku lotniczym, wiąże się z tym, że ona otrzymała wszystkie wymogi, wszystkie licencje związane z przewożeniem ludzi, okazywałoby się, że no, można było tą linię zamknąć w zasadzie jednym podpisem w ciągu jednego dnia. Więc naprawdę, gdyby Urząd Lotnictwa Cywilnego, gdyby służby specjalne, gdyby Ministerstwo Finansów, a w zasadzie urzędy skarbowe, które przecież przez 3 lata nie otrzymywały żadnych zeznań podatkowych, nie płacono żadnych podatków, zareagowały którakolwiek z tych instytucji, no to do afery na pewno w takiej skali by nie doszło. Jeszcze wracając do Michała Tuska, to tutaj też takie wrażenie z przesłuchania przed Sejmową Komisją Śledczą wczorajszego, ale tych informacji, które pojawiały się wcześniej, że Michał Tusk, syn premiera, w tamtym czasie w ogóle nie był objęty żadną ochroną. Tak naprawdę każdy do niego mógł przyjść, każdy przestępca, zaoferować jakiś interes do zrobienia, wciągnąć go w jakiś dziwny, szemrany układ i interes. I państwo o tym nic nie wiedziało. Premier Donald Tusk o tym też by się nic nie dowiedział. Czy ma pan poseł też takie wrażenie? No to wręcz wynikało z wczorajszych zeznań, natomiast to nie jest tryb przypuszczający, panie redaktorze, bo do tego doszło. Przecież Michał Tusk został zatrudniony u osoby, która wielokrotnie była skazywana za wyłudzenia, za przestępstwa finansowe i też
też to, co powiedziano wczoraj, co na puszczonych nagraniach okazało się, że sam Marcin P. stwierdził, że dopóki Michał Tusk był zatrudniony, tak to było nagranie, to no, można było odnieść wrażenie, że nikt się firmy w znaczeniu Amber Gold nie czepiał, a później po prostu może być różnie. A czy z tego przesłuchania wynikają jakieś nowe informacje ważne w kontekście wyjaśnienia sprawy Amber Gold, czy raczej mówimy tutaj tylko i wyłącznie o potwierdzeniu pewnych tez, które komisja stawiała już wcześniej? No to znaczy, to nie jest tak, że komisja stawiała tezy, bo te wnioski nasuwały się w zasadzie same, panie redaktorze. Każdy, kto przyglądał się, kto słuchał prac komisji, no, mógł dojść do wniosku, że nikt nad tym, co się działo w Polsce, nie panował. Pytanie, czy to znaczy, był no prostu... jest jeszcze jeden wniosek, że panował z intencją tego, aby wyglądało tak, to tak, a nie inaczej. Tak by wyglądało to tak, a nie inaczej. W mojej ocenie, panie redaktorze, ta suma przypadków, zbiegów okoliczności, jak niektórzy chcą nam to przedstawić w przypadku sprawy Amber Gold, jest zbyt duża, by było to działanie przypadkowe. Pytanie, czy uda nam się po prostu pewne powiązania wskazać, tak jak na przykład zeznający świadkowie nie wiedzieli o układzie gdańskim, który funkcjonował, tak jak no, z dziwnym przypadkiem okazywało się, że szefowie służb specjalnych w momencie, kiedy sprawa Amber Gold wychodziła, kiedy dowiadywali się, że trzeba się nią zająć, odchodzili na miesięczne, udawali się na przykład na miesięczne urlopy. No właśnie, i to też była ciekawa kwestia, bo Donald Tusk no, nie miał tej świadomości, że na przykład w przypadku Michała Tuska były takie wręcz groźby, aby się Michałem Tuskiem w kontekście tej sprawy też nie interesować, nie zajmować, nie dotykać tego tematu. To faktycznie to, co zeznali funkcjonariusze służb specjalnych, nie było im dane, czy nie pozwolono na zajmowanie się wątkiem lotniczym, a więc tym wątkiem, gdzie pojawia się osoba pana Michała Tuska. Jak zeznano, i to między innymi był powód dla przeprowadzenia konfrontacji, pod groźbą wszczęcia postępowania przez prokuratora. Jakim świadkiem był według pana posła Donald Tusk wczoraj? Czy to był świadek, który chciał współpracować, który wyjaśniał te kwestie niejasności, które stawiała komisja śledcza, czy może to był bardziej taki polityczny trochę występ Donalda Tuska? Dla mnie był to w znacznej mierze niestety występ polityczny, bo sytuacja, w której świadek zamiast odpowiadać na pytania, rozwodzi się nad treścią tego, co mógł mieć pytający na myśli, kiedy kwestionuje nie tylko zeznania świadków, którzy zeznawali przed komisją poprzednio, ale również dokumenty, którymi komisja dysponuje, unika od jednoznacznych odpowiedzi, kiedy często one no, mogły się sprowadzać do tak lub nie. No, jest to sytuacja, w której po prostu zdecydowanie ktoś unika odpowiedzi, ale też to być może jest jakaś linia obrony. A czy Donald Tusk bronił się umiejętnie? No, bronił się tak, jak potrafił, a to, czy się wybronił, pozostawiam już państwu, którzy nas, ocenie państwa, którzy nas oglądają. W mojej ocenie trudno było się wybronić, biorąc pod uwagę to, co zeznały prawie 140 osoby już wcześniej przesłuchiwane przez komisję, i trudno było wybrnąć z takiego obrazu państwa, jaki się sam po prostu rysuje, czyli państwa nieumiejętnie zarządzanego albo zarządzanego w taki sposób, by w przypadku afery Amber Gold nikt w zasadzie nie poniósł odpowiedzialności, bo nie możemy o tym na razie mówić. Mówi pan poseł o tym, że Donald Tusk, że przesłuchanie Donalda Tuska to z jego strony bardziej było wystąpienie polityczne, ale pan poseł Brejza, również członek komisji, Sejmowej Komisji Śledczej, mówi o tym, że przesłuchanie było czysto polityczne. Kłamstwa i manipulacje Prawa i Sprawiedliwości to było insynuacje ze strony Prawa i Sprawiedliwości pod adresem świadka. W taki sposób pan poseł Brejza ocenił przesłuchanie byłego premiera. No to jest chyba ocena pana posła Brejzy. Wydaje mi się, że w swojej ocenie on jest zdecydowanie odosobniony. Proszę zwrócić uwagę, że my jako członkowie Komisji Śledczej pytaliśmy o fakty, pytaliśmy o to, co zeznawali poprzedni świadkowie, pytaliśmy o to chociażby, co, czy które instytucje były, czy powinny były być objęte bezpośrednim nadzorem pana Donalda Tuska, i nawet z odpowiedzią na te pytania miał problem, chociażby czy stwierdzić, czy był odpowiedzialny za UOKiK, czy też jak wyglądała kwestia nadzoru nad, czy współpracy z ministrami konstytucyjnymi. A czy ma pan poseł takie wrażenie, że pan poseł Brejza, pan poseł Zębaczyński gdzieś wczoraj byli bardziej po stronie świadka niż po stronie wyjaśnienia afery Amber Gold? Ja myślę, że byli po tej samej stronie, którą prezentowali już wielokrotnie podczas wcześniejszych posiedzeń komisji, i nie do końca jestem przekonany, czy zależało im na wyjaśnieniu tej afery, a w końcu no, od tego tam jesteśmy. Donald Tusk po przesłuchaniu powiedział, że tak naprawdę
teza, że nie panowałem nad służbami, jest kapitulacją komisji, ponieważ ta teza w jego ocenie, ta teza od samego początku była taka, że to ja byłem odpowiedzialny za te sprawy, mówi Donald Tusk. Czyli tutaj komisja jakby z jego perspektywy nic nowego nie ustaliła, a jedynie stara się potwierdzić początkowe założenia. No jeżeli zeznający przed komisją minister Cichocki mówi, że to Donald Tusk zadaniował służby specjalne, jeżeli zgodnie z ustawami, na które sam Donald Tusk się wczoraj powoływał, to on był między innymi osobą, która sprawowała na tym też nadzór, to trudno było odnieść wrażenie, że jest to inne niż to, że on też był odpowiedzialny za to, jak te służby funkcjonowały, a w zasadzie jak nie funkcjonowały. A tutaj, tak jak wspominałem wcześniej, tych podmiotów, tych organów i instytucji, które mogły zadziałać w sprawie Amber Gold, a nie zadziałały, było naprawdę wiele. Panie pośle, a czy zaskoczyło coś pana posła podczas tego przesłuchania? Czy może jakaś odpowiedź Donalda Tuska, może jakieś zachowanie, może jakieś pytanie, które padło ze strony komisji? To znaczy dwie rzeczy, na które zwróciłem uwagę. Jedna, o której wspominałem wcześniej, czyli stwierdzenie, że zdaniem Donalda Tuska jego ministrowie nie muszą ponosić za nic odpowiedzialności czy konsekwencji, bo nie ma ku temu powodów. A druga sytuacja, w której po prostu zeznający wczoraj Donald Tusk zaczął kwestionować nawet dokumenty, którymi posługiwała się komisja. Chodziło o jeden bardzo ważny aspekt zeznania pana, czy może wypowiedź pana ministra Cichockiego z sierpnia, kiedy to stwierdził, że służby specjalne zajmowały się sprawą i osobami powiązanymi z Amber Gold od marca 2012 roku. Tymczasem z dokumentów, którymi dysponuje komisja i dokumentami wytworzonymi przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego wynikało, że no, zajmowały się już w roku 2011. Dla mnie było to nieprawdopodobne, bo było to po prostu kwestionowanie dokumentów wytworzonych za czasów premierostwa Donalda Tuska i przekazanych nam przez służby specjalne, ale być może to była taka po prostu linia obrony. No ale właśnie Donald Tusk mówi też o tym całym przesłuchaniu w ten sposób. Wydaje się, że te długie miesiące, już lata właściwie pracy tej komisji, ale też prokuratury, która pracuje pod specjalnym nadzorem, pełną kontrolą ministra Ziobry, kiedy się okazało, że nawet tak zorientowane prokuratura i służby nie są w stanie nawet niczego zasugerować negatywnego pod moim adresem, to jedyne co pozostaje to takie miękkie insynuowanie, że nie do końca panowałem nad państwem. No, to nie jest miękkie insynuowanie, bo takie są fakty, że Donald Tusk po prostu albo nie panował, albo nie chciał panować nad tymi podmiotami, które mu podlegały. Natomiast panie redaktorze, pamiętajmy też o jednym. Faktem jest, że przecież Komisja Śledcza do spraw Amber Gold pracuje już 28 miesięcy. Tylko pamiętajmy, że przesłuchaliśmy około 140 osób. Ilość dokumentów, które pojawiła się w czasie prac komisji. Które pojawia się nadal, bo teraz mamy kolejne nowe dokumenty, z którymi jeszcze część członków Sejmowej Komisji nie miała czasu, żeby się zapoznać. I te dokumenty też wydają się dość istotne w perspektywie tak, całej sprawy. Dlatego, panie redaktorze, zobaczymy też, co w nich jest. Zakładamy, że nie będzie więcej przesłuchań, ale nie możemy niczego wykluczyć. Chcemy też, jako członkowie komisji, na spokojnie przejrzeć stenogram z wczorajszego przesłuchania, porównać wypowiedzi pana Donalda Tuska z tymi, co mamy też w dokumentach, przygotowywać się do stworzenia raportu końcowego. Natomiast też pozwolę sobie zwrócić uwagę na jedno. Pamiętajmy, że Komisja Śledcza złożyła już około 20 zawiadomień do prokuratury przeciwko kilkudziesięciu osobom. A dziwne jest dla mnie było to, że wczoraj Donald Tusk był po raz pierwszy przez kogokolwiek przesłuchiwany w sprawie afery Amber Gold, tak samo jak po raz pierwszy przed komisją i w tej sprawie zeznawał pan minister Rostowski. Z drugiej strony należy też powiedzieć, że ilość dokumentów, które się w tej sprawie pojawiają, ja podaję zawsze taki jeden przykład. My jako członkowie komisji mamy zeskanowane dokumenty w formie elektronicznej na dyskach zewnętrznych. I to ilość tych danych to nie są gigabajty, tylko terabajty. I ona cały czas po prostu rośnie. Więc to są naprawdę dziesiątki tysięcy tomów akt z różnego rodzaju dokumentami i nie dziwię się też, że to postępowanie prokuratury z jednej strony trwa tak długo. A to, że my przesłuchiwaliśmy pana Donalda Tuska dopiero teraz, cóż, najpierw zaczęliśmy po prostu od poszczególnych organów, instytucji, które były mu podległe, by na końcu przejść do tej ostatniej osoby, która była niejako na szczycie władzy wtedy, kiedy... A co jeżeli, panie pośle, co jeżeli jedyną osobą tak naprawdę przetrzymywano w areszcie, wobec której sprawa się jakaś toczy, pozostanie Marcin P. i jego żona? Nie pozostanie. Na pewno w przypadku prac komisji nie będzie to pan Marcin P. i jego żona, dlatego że zostały już wszczęte postępowania po tych zawiadomieniach, które złożyła komisja. Chociażby w stosunku do osób z prokuratury czy z policji, które były świadkami na posiedzeniach komisji. I liczymy na to, że wkrótce będą rozpatrzone kolejne wnioski, które przez komisję były składane. Wojciech Z
Zubowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był moim i Państwa gościem. Panie pośle, dziękuję serdecznie za rozmowę. Życzę dobrego dnia, a Państwa zachęcam do pozostania z telewizją w Polsce.pl. Po przerwie pozostaniemy w temacie wczorajszego przesłuchania przed Sejmową Komisją do spraw Amber Gold.